Czy wiesz, że wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela musi być idealnie dopasowany do twojej sprawy? Towarzystwa ubezpieczeniowe prawie zawsze zaniżają odszkodowania. Jeśli chcesz dostać więcej pieniędzy w związku ze szkodą, to konieczne może się okazać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania. Wzór takiego dokumentu może być bardzo przydatny, ale pamiętaj, że każda sytuacja jest inna. Potrzebna ci będzie też przynajmniej podstawowa wiedza na temat prawa związanego z odszkodowaniami. Na czym w ogóle polega zaniżanie odszkodowań? Ubezpieczyciele chcą ograniczyć swoje koszty, dlatego korzystają z różnych trików, żeby uzasadnić niską kwotę widniejącą na kosztorysie. Często uznają też szkodę całkowitą, która jest bardzo niekorzystna i zawsze będzie dla ciebie oznaczać bardzo niskie odszkodowanie w porównaniu do tego, które mógłbyś dostać za szkodę częściową. Wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela może być bardzo dobrym rozwiązaniem, jeśli chcesz uzyskać dodatkowe pieniądze do kwoty, którą wypłacił ci już ubezpieczyciel. Przede wszystkim odwołanie do ubezpieczyciela musi być idealnie dopasowane do twojej sprawy. Zwróć uwagę na to, w jakiej sytuacji doszło do wypadku lub kolizji, w której brałeś udział. Możesz też zastanawiać się, jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Wzór na pewno będzie zawierać różne rubryki, w które musisz wpisać odpowiednie dane. Co więcej, we wzorze na pewno znajdziesz wskazówki odnośnie dokumentów, które musisz przygotować, żeby pismo mogło odnieść pożądany przez ciebie skutek, czyli zapewnić ci wyższe odszkodowanie. Taki wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela możesz znaleźć na naszej stronie. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy podczas wypełniania wzoru odwołania, to skontaktuj się z nami. Podpowiemy ci, co musisz zrobić. Jeśli zechcesz, to przejmiemy twoją sprawę i po kilku dniach dopłacimy ci niemałą kwotę do twojego odszkodowania. Niczym nie ryzykujesz, bo to my przejmiemy na siebie ryzyko, jakim jest obarczony spór z ubezpieczycielem.